względu na małą reorganizację tematów, trochę więcej tym razem będzie też o teorii pieniądza w tym wykładzie. Więc w większości powiemy sobie o pieniądzu, bankowość już była wspomniana na poprzednim wykładzie, więc będzie jedynie delikatnie rozwinięta. I żeby zacząć wedle tematu od pieniądza, w jaki sposób on powstał, to trzeba rozróżnić dwa rodzaje wymiany. Wymiana bezpośrednia i wymiana pośrednia. Przed powstaniem pieniądza, żeby zaspokoić swoje potrzeby, trzeba było znaleźć kogoś skłonnego do wymiany. Załóżmy na to rybak, chcąc zdobyć buty, musiał znaleźć osobę, która wymieni ryby na buty. W związku z tym powstawał problem podwójnej zbieżności potrzeb, ponieważ znalezienie takiej osoby zajmowało czas, generalnie wręcz opłacalne, może bardziej stało się produkowane na własne potrzeby. W związku z czym ta gospodarka nie była zbyt rozwinięta, ponieważ utrudniało to po prostu wymianę międzyludzką i tym samym korzystanie z tych wszystkich korzyści wynikających z podziału pracy. Przy gospodarce z wymianą bezpośrednią no nie jest możliwa specjalizacja i nie jest możliwy jakiś większy rozwój gospodarczy. W związku z tym zaczęto stosować trzeci produkt, który na przykład służyłby do tego, żeby otrzymać pożądane dobro w międzyczasie jeszcze dokonując innych wymian, czyli wymiana pośrednia. Nabywamy dobro nie w celu jego bezpośredniej konsumpcji, tylko nabywamy je dlatego, że inni pożądają tego dobra. W związku z tym, skoro inni go pożądają, możemy z sukcesem wymienić je i zaspokoić nasze własne potrzeby. W związku z tym, jaki powinien być środek wymiany, żeby właśnie można było korzystać z wymiany pośredniej, żeby możliwe było korzystanie z podziału pracy, żeby ten środek pośredni przyjął się w wymianie. Przede wszystkim powinien być trwały, z tego względu, że nie wiem, na przykład kupcy podróżują na duże odległości, więc z czymś łatwo psującym się, jak na przykład żywność w postaci tego środka wymiany, raczej nie mogliby podróżować na znaczne odległości, nie mogliby wymieniać towarów. Środek wymiany musi być rozpoznawalny tak, żeby osoba była skłonna zaakceptować nie płatność. Musi być łatwo podzielny, ponieważ powinniśmy móc tym środkiem wymiany dokonywać zakupów zarówno wielkich, jak i codziennych transakcji, bardzo drobnych, w związku z czym musimy móc podzielić ten środek wymiany nawet na drobne jednostki. Powinien być łatwy w transporcie. Powiedzmy zboże początkowo na przykład używane do wymiany. Raczej średnio spełniono tą funkcję, jako że było mało warte, trzeba było go na przykład dużo przetransportować, a to też po prostu jest koszt. Więc po prostu, żeby ograniczyć ten koszt transportu, trzeba znaleźć coś, co efektywnie można przenosić nawet na duże odległości i powinien być trudny do sfałszowania, żeby po prostu nie dochodziło do tego wzrostu podaży na skutek fałszerstw. I na początku stosowane były różne rodzaje pieniądza. Z czasem wyłoniły się te najlepiej spełniające powyższe funkcje. Był na przykład wprowadzony bimetalizm, korzystano ze srebra i złota, później złota. Używano też miedzi, aczkolwiek jako, że miedź była mniej wartościowa, to głównie wykonywano z niej raczej mniejsze nominały, służące raczej do codziennych transakcji. I dosyć istotnym punktem w szkole austriackiej jest tak zwany teoremat regresji sformułowany przez Ludwiga von Misesa. Żeby dobro stało się środkiem wymiany, musi wcześniej mieć jakieś niemonetarne zastosowanie. Innymi słowy, jak prześledzimy sobie rozwój danego pieniądza, który na przykład dzisiejszą wartość bierze z wczorajszej, potem cofamy się coraz bardziej w czasie, dojdziemy do momentu, kiedy ten rodzaj pieniądza miał nie tylko wartość wymienną, przez to w zasadzie stał się pieniądzem, ale posiadał głównie wartość użytkową. I tak na przykład w przypadku złota, później jako że stosowano je w wielu państwach, no to głównie posługiwano się złotem ze względu na to, że po prostu był akceptowalny jako środek wymiany. Jednak jeśli wrócimy czasowo dostatecznie wcześnie, dojdziemy do punktu, w którym złoto ceniono tylko ze względu na jego wartość użytkową. I dopiero później stał się pieniądzem. Przy okazji złota dochodzi jeszcze to, że nawet
kiedy mieliśmy właśnie ten standard złota, to w przypadku nawet kiedy ta wartość wymienna, czyli wartość jako środka wymiany złota doszłaby do zera, to wartość złota nie spadłaby do zera ze względu na tę wartość użytkową, jak chociażby wykonywanie z niego ozdób. W związku z tym nie było możliwe praktycznie, że taka waluta stałaby się bezwartościowa, zachowując oczywiście wszystkie reżimy. Czyli Bitcoin jakby nie może stać się środkiem. Będzie później, to może do tego dojdziemy. Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje pieniądza. Pieniądz towarowy, czyli dobro, które pełni nie tylko rolę pieniądza, ale ma też pozostałe zastosowania w gospodarce i taką rolę właśnie pełniły pieniądze oparte na wszelkich kruszcach, ponieważ znalazły też alternatywne zastosowania i nawet teraz, kiedy już nie mamy opartych na nich walut, są dosyć dużo warte, także ze względów tezauryzacyjnych, ale też ze względu na swoje praktyczne zastosowania. Mamy też pieniądz kredytowy, o czym było w dużej mierze właśnie na podstawach bankowości. Pieniądz ma postać roszczenia do określonej sumy innego pieniądza w przyszłości. Czyli jest to depozyt składany i jako przykład tutaj są podane greenbacki emitowane podczas wojny secesyjnej, które emitowano w zasadzie z obietnicą wypłaty w złocie po zakończeniu wojny. Co ciekawe, na przykład te greenbacki w większości wykupiono. Prawie wszystkie rzeczywiście uzyskały rozliczenie w złocie, jednak nie wszystkie. Pieniądz dekretowy jako trzeci rodzaj pieniądza, czyli pusty pieniądz, tak zwany fiat money. I z tym mamy w zasadzie do czynienia teraz, jako że gwarantem wartości tego pieniądza tak naprawdę jest teraz tylko i wyłącznie państwo i wiążą się z tym różne nakazy. Jesteśmy zobligowani do przyjęcia zapłaty w określonej walucie i dodatkowo dochodzą różne regulacje prawne dotyczące ograniczeń pozostałych środków płatniczych. Więc w zasadzie dlatego jest dekretowy. Na mocy dekretu posługujemy się tym środkiem jako pieniądzem. Tutaj może tylko, żeby podsumować, jakie mamy pieniądze w szerszym zakresie, pieniądze w węższym zakresie, czyli te wszystkie, które omówiliśmy, składają się na te rodzaje pieniądza w węższym zakresie. Na przykład w przypadku podstaw bankowości mówiliśmy trochę o środkach fiducjarnych, czyli substytutach pieniądza, jak na przykład niepokryte przez rezerwy banknoty, certyfikaty pieniężne i różne rodzaje pieniądza, ponieważ substytutem pieniądza w zasadzie jest wszystko to, co zacznie się uważać za pieniądz. I teraz jaka jest różnica pomiędzy środkiem wymiany a pieniądzem? Przede wszystkim jest to jego powszechna akceptowalność. W związku z czym nawet jeśli traktujemy coś jako środek wymiany, jednak zakres tych wymian jest ograniczony, to nie kwalifikuje się to jako pieniądz. Warunkiem nazwania w zasadzie czegoś jak pieniądz jest przede wszystkim ta akceptowalność w społeczeństwie. Jednak nie jest to ostra granica. Na przykład Karl Menger mówił, że pieniądz to spontaniczny rezultat rynkowych wymian, które rozwiązywały problem podwójnej zbieżności potrzeb. Więc jest to bardzo nieostra definicja. Tutaj właśnie padł przykład Bitcoina. Jak na razie nie można tego uważać za pieniądz, ponieważ nie jest aż tak powszechnie akceptowalny. W zasadzie bardzo małych, teraz kilka państw dosłownie wprowadziło możliwe na przykład zapłaty podatków w Bitcoinie, jednak nie jest to wystarczające, nie możemy nim zapłacić w sklepie i raczej ciężko wyobrazić sobie, żeby przynajmniej jak na razie stał się pieniądzem, ze względu na przykład na te znaczne wahania wartości, przez co może być opór przed powszechnym przyjmowaniem Bitcoina w płatnościach. Jakie powinny być funkcje pieniądza? Przede wszystkim pieniądz jest środkiem wymiany i dzięki temu, że jest środkiem wymiany i umożliwia rozwój gospodarczy, służy kalkulacji ekonomicznej. Następuje dzięki temu na przykład specjalizacja pracy, ponieważ nawet jeśli mamy bardzo wyspecjalizowane usługi wobec jakiegoś sektora, jesteśmy w stanie wymienić je na ten wspólny mianownik, czyli pieniądz, i zapewnić spełnienie wszystkich pozostałych potrzeb. Dodatkowo dzięki kalkulacji ekonomicznej podejmuje się też wszystkie nawet większe decyzje. Na przykład był ten przykład budowania linii kolejowej z jednego miasta do drugiego. Mamy na trasie kolei bardzo wielką górę,
I pytanie, czy bardziej opłaca się, czy lepsze będzie wydrążenie tunelu w tej górze, czy na przykład mocne wydłużenie trasy i ominięcie tej góry. I w związku z tym bez pieniądza nie bylibyśmy w stanie porównać tych dwóch możliwości i stwierdzić, która jest tak naprawdę lepsza, ale dzięki użyciu pieniądza sprowadzamy je do wspólnego mianownika w postaci pieniądza i już wiemy, które rozwiązanie nie będzie odciągać środków produkcji od bardziej pilnych zastosowań. Ponieważ w przypadku bardziej kosztownego rozwiązania tak naprawdę zabieramy też te zasoby z innych zastosowań, które być może są na przykład bardziej konieczne. I dzięki użyciu pieniądza do kalkulacji ekonomicznej możliwe jest właśnie porównanie różnych alternatyw. I jest to też centralnym argumentem na przykład niemożności kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie. Po prostu nie ma cen. Wobec tego centralni planiści nie mogą racjonalnie alokować zasobów. Dodatkowo jest też funkcja tezauryzacyjna pieniądza, czyli jest dobrem, w którym oszczędzamy. Innymi słowy, jesteśmy w stanie poprzez użycie pieniądza zamienić konsumpcję teraźniejszą na konsumpcję przyszłą. Bez użycia pieniądza, szczególnie jeśli produkujemy na przykład łatwo psujące się dobro, bylibyśmy zmuszeni od razu wszystko wymienić na rynku. Dzięki użyciu pieniądza jesteśmy w stanie także nim oszczędzać, zabezpieczyć się przed pewną niepewnością na rynku. I dlatego też możemy ten pieniądz składować. Jakie były rodzaje pieniądza w przeszłości? Na początku w bardzo prymitywnych gospodarkach stosowano tak zwane płacidła. To były najróżniejsze rzeczy, muszle, skóry. Z czasem dopiero w ramach procesów rynkowych wyłoniły się właśnie wspomniane metale szlachetne, ponieważ spełniały wszystkie niezbędne funkcje. Przez długi czas właśnie panował bimetalizm i dodatkowo później, około XIX wieku, dekretowo, bo w niektórych gospodarkach nieoficjalnie standard złota zaczął funkcjonować wcześniej, jednak pod koniec XIX wieku zostało to sformalizowane w ramach przepisów i ustanowiono złoto środkiem płatniczym, wyparto srebro. Później były różne warianty standardu złota, jednak z tego niejako zaczęto odchodzić od standardu złota po I wojnie światowej, ponieważ w czasie I wojny światowej, żeby sfinansować wydatki wojenne, po prostu emitowano nadmiarowy pieniądz. Później po wojnie próbowano wrócić do standardu pieniądza, jednak na przykład w przypadku Wielkiej Brytanii ustanowiono ten przelicznik funta do złota zbyt wysoko, przez co na przykład zmagano się z wielką deflacją. Ponieważ ciężko się było państwom pogodzić, że ich wartość, ich waluty tak bardzo spadła w czasie I wojny światowej, co też spowodowało szereg problemów z tym powrotem, głównie ze względu na dekretowe postanowienie powrotu, zamiast na przykład ustabilizowanie tego po cenie obowiązującej. Później mieliśmy do czynienia z standardem dewizowo-złotym, gdzie sztabowo-złotym, a później dewizowo-złotym. W przypadku dewizowo-złotego jedynie dolar był wymieniany na złoto, to generalnie pozostałe waluty miały utrzymywać się w przedziale wahań w stosunku do dolara, a dolar miał być strażnikiem wymienialności na złoto. Jednak tak nie było, ponieważ też bardzo wysoce zwiększyli podaż pieniądza, w związku z tym pozostałe państwa, mogąc wykupić złoto za dolary, które były mniej warte, zdecydowały się na taki krok. Nastąpił odpływ rezerw i zerwano też z tym standardem i obecnie funkcjonującym, teraz w zasadzie ten w 1973 nastąpiło to oficjalne zerwanie ze standardem złota, które utrzymujemy do dzisiaj. Mamy system w zasadzie kursów płynnych i pieniądza papierowego ze wszystkimi skutkami wynikającymi z tej monopolizacji. Jakie były interwencje na rynku pieniądza w tych wszystkich systemach? Przede wszystkim początkowo, jako że wybijano monety na podstawie kruszcu, no to było obniżanie przez władców zawartości kruszcu w monetach. Mianowicie chcąc najczęściej sfinansować wojnę, jako że na przykład nie miały dużego poparcia, poddani mogliby się zbuntować w przypadku dodatkowych danin, więc zdecydowano się ściągać funkcjonujące monety i nadawano im tę samą wartość nominalną co wcześniej.
ale zmniejszano w nich zawartość kruszcu, co było swego rodzaju bodźcem inflacyjnym. Swoją drogą było tu dużo zagadnień do rozwiązania przez ówczesnych jurystów, jako że w przypadku zobowiązań pytanie było, czy nadal spłacamy dane zobowiązanie tym samym nominałem, mimo niższej zawartości kruszcu, czy spłacamy taką samą zawartością kruszcu i nie zwracamy uwagi na nominał. Albo co w przypadku, gdy wycofano dany pieniądz z obiegu, jakimi monetami w tym wypadku spłacać się zobowiązania. Więc rodziło to jeszcze dodatkowe problemy. Później, gdy w zasadzie deponowano kruszec w bankach, występowała emisja ponad zasoby rezerwy złota. W tym wypadku zarówno te banki prywatne, jak i te państwowe emitowały ponad rezerwy, co było pokryte już w podstawach bankowości. Następowała później, w przypadku już po tym 73 roku, mamy emisję pustego pieniądza papierowego i równocześnie brak fizycznych ograniczeń ekspansji poza groźbą hiperinflacji. W przeszłości właśnie tym zabezpieczeniem przed nadmierną emisją były te zasoby kruszcu. Jednak w przypadku emisji papierowego pieniądza ta skala jest nieograniczona, co jest dodatkowo niebezpieczne z tego względu, że jest to całkowicie oderwane od sektora realnego, nie jest ograniczone na przykład podażą dóbr. I kolejną interwencją na rynku pieniądza są lokalne ograniczenia obrotu środkami płatniczymi. Z tego względu, że pieniądz papierowy emitowany przez rząd teraz nie ma w zasadzie w niczym pokrycia, opiera się, jak to się powszechnie mówi, na zaufaniu, niezbędne są dodatkowe przepisy obwarowujące wykorzystanie tej waluty, zapewnienie na przykład tego, że żaden sprzedawca nie może odmówić płatności funkcjonującą walutą. I tutaj takie dwa charakterystyczne przykłady pieniądza papierowego i hiperinflacji z Republiki Weimarskiej i Zimbabwe, więc w zasadzie nie mamy już żadnych kosztów emisji pieniądza, bo możemy dowolny nominał w zasadzie nadrukować na poszczególne funkcjonujące banknoty. W związku z czym właśnie istnieje ta groźba, co jeśli dojdzie do nadmiernego wzrostu podaży pieniądza. I tutaj też przypadek, jak widać, w 1973 roku, pamiętamy, tutaj nastąpiło oderwanie, zerwanie kompletne ze standardem złota, pomimo, że nie był to czysty standard złota. Widać się, że lekko zaczęła się zwiększać podaż pieniądza. Później widać, że następuje dynamika zmiany podaży przy każdym kryzysie. Wchodzą nowe interwencje, następuje masowy dodruk, czyli standardowa droga. W okolicy 2007-2008 widać, że ta dynamika się zwiększa i teraz w sumie mamy taki kij hokejowy koło 2020. Nastąpiło masowe zwiększanie podaży pieniądza, więc jak to jest akurat agregat monetarny M1, w którego skład wchodzą właśnie głównie depozyty, pieniądz gotówkowy i jeszcze czeki. Widać, że Stany Zjednoczone, ogółem raczej czeki się nie wliczają. I pytanie w zasadzie, czy będą jakieś tego konsekwencje, ale to jeszcze dopiero zobaczymy. I teraz, co determinuje siłę nabywczą pieniądza? Czyli popyt na pieniądz rezerwowy i transakcyjny, czyli popyt rezerwowy, czyli ten zgłaszany dodatkowo ponad ten i transakcyjny. I podaż pieniądza, mamy czy jeśli inflacja, to jest spadek siły nabywczej pieniądza, czyli w przypadku wzrostu podaży pieniądza możemy oczekiwać, że jego siła nabywcza spadnie, ponieważ jest go po prostu więcej. A przynajmniej teoretycznie jest możliwe, że nie będzie inflacji nawet przy gwałtownym wzroście podaży pieniądza, mianowicie jeśli sektor dóbr realnych przyrastałby jeszcze szybciej. I jest też zjawisko deflacji, czyli wzrostu siły nabywczej pieniądza. I w przypadku stałej podaży pieniądza raczej można było oczekiwać, że obowiązująca byłaby deflacja, ponieważ stare przerastałoby dóbr, a podaż jednostek pieniądza raczej zmieniałaby się niewiele. Jeśli na przykład oprzeć dany pieniądz na złocie, czy na przykład ściśle ograniczyć jego podaż. I jakie są skutki inflacji i stałego zwiększania podaży pieniądza? Więc bardzo mocny temat. Tutaj się mówi, że może się przyczyniać na przykład, niekoniecznie musi, ale może się przyczyniać do zwiększenia nierówności.
ponieważ pytanie, gdzie ten pieniądz tak naprawdę ląduje. Mówi się dużo o wzroście rynków akcji przede wszystkim przy zwiększaniu podaży pieniądza, ponieważ pierwszym odbiorcą jest zawsze sektor finansowy. W związku z tym, kto jest w większości posiadaczami akcji? Już bogaci ludzie. Więc może się przyczyniać to do tego, że biedniejsi ludzie zapłacą za skutki tego zwiększania podaży pieniądza w postaci większych cen dóbr, które kupują na co dzień, a ludzie bardziej majętni będą mieli w zasadzie skompensowany ten wpływ poprzez wzrost wartości ich majątku. I aby utrzymać skuteczność polityki monetarnej, czyli na przykład tego ciągłego zwiększania podaży pieniądza, niezbędne jest coraz większym stopniu zwiększanie tej podaży, czyli coraz wyższym tempie, co widać też było na poprzednim wykresie tego wzrostu podaży pieniądza w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie za każdym przypadku każdego kryzysu ta dynamika coraz bardziej rosła. Bierze się to stąd, że po prostu zaczynamy dyskontować wszelkie oczekiwania na rynku. Inwestorzy już zakładają oczekiwaną stopę wzrostu podaży pieniądza w swoich inwestycjach, więc jeśli chcemy wywołać jakieś dodatkowe skutki, trzeba jeszcze zwiększyć skalę tych działań. I kolejnym skutkiem jest transfer bogactwa do pierwszych odbiorców pieniądza. Czyli znowu najbliżej u źródła. Mamy tutaj do czynienia z efektami Cantillona. Od pierwszych odbiorców pieniądza wychodzi impuls inflacyjny, który przenosi się dalej w gospodarce, dlatego że poprzez kreację kredytu, poprzez dodruk pieniądza, ceny w gospodarce jeszcze nie zdążyły wzrosnąć, nie zdążyły dostosować się do tego nowego impulsu. A pierwszy odbiorca tego pieniądza kupuje jeszcze wszystko po starych, niepodniesionych cenach, które nie uwzględniały jeszcze inflacji. Od niego wychodzi cały impuls inflacyjny i najbardziej poszkodowane są przede wszystkim grupy o stałych dochodach. Najczęściej właśnie wymienia się emerytów w tym wypadku, więc to też może się przyczyniać do ich relatywnego zubożenia. I generalnie teraz w gospodarkach rozwiniętych raczej spotyka się cel inflacyjny. W Polsce jest to 3,5% z pasmami odchyleń. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim jako sztandarowy uważa się lekką inflację za korzystną, a po drugie bardzo obawia się deflacji. W przeszłości deflacja kojarzyła się najczęściej z kryzysem, ponieważ bardzo często dochodziło do niej na przykład w przypadku upadłości banków. Znikało wtedy bardzo dużo rachunków bankowych, co kończyło się zmniejszeniem podaży pieniądza i gwałtowną deflacją, jednak nie była to deflacja korzystna. I dlaczego państwo interweniuje na rynku pieniądza? Najważniejszym czynnikiem są w zasadzie motywy fiskalne, ponieważ podniesienie opodatkowania raczej może budzić powszechny opór, w związku z czym inflacja jest nazywana ukrytym opodatkowaniem, jako że zwiększa dochody budżetu, przede wszystkim przez to, że inflacja sprzyja dłużnikom, a największym dłużnikiem jest najczęściej państwo z ogromnym długiem publicznym. W związku z czym łatwiej im finansować to zadłużenie. Dodatkowo, aby to było możliwe, niezbędna jest też kontrola nad obiegiem środków płatniczych. W przypadku interwencji na rynku pieniądza teraz co prawda nie mamy sztywnego ograniczenia, ale istnieje mocna promocja płatności bezgotówkowych. Dlaczego? Bo pomoże to na przykład ograniczyć szarą strefę, czyli zwiększy kontrolę, będzie można dociec, kto unika opodatkowania. Kolejnym motywem jest pobudzanie akcji kredytowej. Wskaźniki wyglądają lepiej, nawet jeśli na kredyt, jeśli gospodarka rozwija się na kredyt. Dlatego widać na przykład niechęć polityków do tak jakby zacieśnienia tej polityki monetarnej tuż przed wyborami, bo po prostu pogorszyłyby się wskaźniki tuż przed nimi, w związku z czym lepiej jest pobudzać koniunkturę. Jednym z motywów jest też walka z deflacją. Tutaj kolejny przypadek, jako że w przeszłości właśnie ta deflacja kojarzyła się negatywnie, to jest właśnie to wymienione próby powrotu do standardu złota, gdzie Wielka Brytania ustawiła ten przelicznik za wysoko, tutaj też kończyła się deflacją. Jednak
bardzo częstym podawanym przykładem tego, że w zasadzie przy ciągłej deflacji można funkcjonować, jest sektor na przykład komputerowy, sektor informatyczny. W zasadzie mamy do czynienia z coraz tańszymi komponentami, coraz tańszą elektroniką, a jednocześnie nie można powiedzieć, żeby ten sektor dotykał jakikolwiek zastój. I dodatkowo interwencje są motywowane jako ciągłe próby zapewnienia stabilności w systemie. W związku z tym następuje kryzys, mamy coraz więcej interwencji, coraz głębsze interwencje, coraz agresywniejsze działania, bo jak się okazuje, poprzednie nie zdały egzaminu, więc dochodzi do coraz to nowych innowacji w systemie finansowym. I tutaj jako podsumowanie pieniądza przed przejściem i przejście do bankowości. Podstawowe funkcje pieniądza to ułatwienie handlu, czyli pokonanie problemu podwójnej zbieżności potrzeb przez zastosowanie trzeciego dobra, które służy wymianie, umożliwienie kalkulacji ekonomicznej dzięki temu, że pieniądz jest wspólnym mianownikiem każdego działania i w zasadzie każdy projekt inwestycyjny czy codzienne decyzje można sprowadzić do jakiegoś miernika pieniężnego, dzięki czemu możliwe jest wybranie najefektywniejszego kursu działania. Trzecią funkcją, główną funkcją pieniądza jest tezauryzacja, czyli zmiana teraźniejszej konsumpcji na przyszłą. Tezauryzuje się też na przykład w przypadku kryzysu najczęściej dochodzi do zwiększenia niepewności w gospodarce. Na przykład można zaobserwować, że banki wtedy niechętnie udzielają kredytów, wolą zgromadzić większe rezerwy i tak samo też jest w przypadku ludności. Małe przypomnienie z bankowości. Bank jest tak jakby domem składowym i jego funkcje wzięły się jakby z funkcji domu składowego i pośrednictwa kredytowego, które teraz w zasadzie są połączone. I jeśli chodzi o bankowość, to takim głównym regulatorem tego rynku czy nadzorcą tego rynku jest bank centralny. Najczęściej mówi się o banku centralnym jako właśnie banku emisyjnym, banku banków czy centralnym banku państwa. Bank emisyjny dlatego, że emituje wszystkie jednostki pieniężne, czyli emituje walutę na danym terenie. Bank banków, ponieważ jest nazywany pożyczkodawcą ostatniej instancji, ponieważ ma bezpośredni wpływ na sektor międzybankowy, na przykład przez zmiany stóp procentowych, i Centralny Bank Państwa, dlatego że prowadzi wszelkie rachunki instytucji państwowych. Dzięki powstaniu takiego banku centralnego przede wszystkim też zapewnia się tańsze finansowanie państwu, ponieważ na przykład bank centralny jest w stanie zapewnić płynność bankom komercyjnym przez odkupywanie na rynku wtórnym czy skupywanie właśnie obligacji państwowych, w związku z czym popyt na obligacje wzmaga się przez to, że mamy właśnie takiego dużego gracza jak bank centralny, przez co na przykład państwo może się taniej zadłużać i łatwiej finansować deficyt. Swoją drogą jeszcze odnośnie banków, to dodatkowo popyt na obligacje też został zapewniony jedną regulacją, mianowicie w momencie wprowadzenia podatku bankowego nie wzięto pod uwagę do podstawy naliczania podatku obligacji państwowych. W związku z tym, co się stało, jak podatek bankowy wszedł w życie, nastąpił w zasadzie duży wzrost popytu na obligacje państwowe, które w tym samym czasie potaniały. Koszty finansowania dla państwa zmalały i dzięki temu w zasadzie można było jeszcze zbić oprocentowanie obligacji. I tutaj właśnie z jednym z uzasadnień do powstania banku centralnego było na przykład to, że rzekomo dochodziło do panik bankowych. Tutaj jest przykład, gdy jako że banki rzekomo właśnie były niestabilne, trzeba było zapewnić bezpieczeństwo depozytom i zapewnić, że ludzie zgłaszający się po wypłaty otrzymają dane środki pieniężne. I tutaj bardzo często podawane nawet przez sam bank centralny było to, że przed powstaniem banku centralnego bardzo często dochodziło do kryzysu. W związku z tym, jak widać, główny w zasadzie kod kreskowy, te ciemniejsze paski to są recesje, czyli okres recesji,
w poszczególnych latach. Bodajże w 1913 powstał FED i widać, że wtedy na tym górnym diagramie widać, że te recesje stały się rzadsze. Jednak okazuje się, że tak rozpromowany właśnie przykład jest błędny metodologicznie. Ten błędy były dotyczące trendów danych i na przykład uznawano każdy spadek podaży pieniądza za oznaki kryzysu. No a na podstawie powyższego diagramu widać przede wszystkim to, że mogli znaleźć w zasadzie obrońcy, że patrzcie, bank centralny powstał i kryzysów mamy mniej, czyli w zasadzie spełnił swoje działanie. Ale dokonano tego rewizji i jak widać, w zasadzie nie ma istotnej różnicy pomiędzy występowaniem kryzysów sprzed powstania banku centralnego, a po powstaniu banku centralnego. Dane te, żeby właśnie nie oskarżać o konotacje z Austriakami, to dane te zrewidowała neokeynesistka Christina Romer. I właśnie widać na nich, że to powstanie banku centralnego raczej niekoniecznie przyczyniło się do zwiększenia stabilności w systemie. Jakimi instrumentami posługuje się bank centralny? Najbardziej powszechną są operacje otwartego rynku, czyli to właśnie zakup lub sprzedaż na rynku wtórnym najczęściej obligacji państwowych. Jest na przykład w Polsce ograniczenie, że banki centralne nie mogą bezpośrednio w ramach tych operacji skupywać się na rynku pierwotnym obligacji, ponieważ byłoby to bezpośrednie finansowanie budżetu państwa. Jednak na rynku pośrednim też wpływają na ten koszt zadłużania się, podbijając cenę obligacji. Dodatkowo bank posługuje się operacjami depozytowo-kredytowymi. Na rynku międzybankowym jest w stanie dowolnie zasilić banki komercyjne w płynność. Posługuje się też rezerwą obowiązkową, która teraz przy tak ustalonych wartościach w zasadzie nie ma już wielkiego znaczenia praktycznego. Oraz korzysta ze stóp procentowych. Sterują pod stopami procentowymi. Te stopy procentowe pośrednio przekładają się na stopy procentowe obowiązujące gospodarce, ponieważ bank centralny tak naprawdę ustala stopy procentowe, po jakich będzie pożyczał czy deponował pieniądze od banków komercyjnych. W związku z tym w sposób bezpośredni wpływa na obowiązujące stopy na rynku komercyjnym, jako że wyznacza ten korytarz wahań tych stóp procentowych, ale pośrednio przekładają się one też później na stopy procentowe obowiązujące w gospodarce. I to są podstawowe metody, jednak teraz w zasadzie od 2008 roku doszło do dużej zmiany jakościowej w tych interwencji na rynku bankowym i w polityce banków centralnych. Największą zmianą było wprowadzenie skupu aktywów na niespotkane wcześniej ilości, co przyczyniło się właśnie do tych znacznych zmian podaży pieniądza i właśnie było to ryzyko, że rozpęta się niekontrolowana inflacja. Nie przeszła ona do sektora realnego, więc na rynku dóbr konsumpcyjnych nie mieliśmy w zasadzie znacznych zmian wartości, jednak widać były na przykład zmiany w cenach akcji. Dodatkowo takie programy, że było to w zasadzie skutek tego, że wielu instytucjom groziła upadłość i zostały uratowane przez rząd, to skutkiem tego jest powstanie pokusy nadużycia. To znaczy, dlaczego mamy w zasadzie inwestować w mniej ryzykowne rzeczy, dlaczego po prostu nie zaryzykować więcej, skoro w razie problemów i tak dojdzie do wykupu czy uratowania instytucji przez państwo, czyli przez podatników. Wprowadzono też zerowe lub ujemne stopy procentowe. Ujemne stopy procentowe funkcjonują już od dłuższego czasu w kilku krajach i głównie przeciwnikami utrzymywania ujemnych stóp procentowych, ponieważ one działają tak, że banki, mając rachunek, do którego są wprowadzone w banku centralnym, za każdą utrzymywaną tam gotówkę muszą dodatkowo płacić. W związku z czym jest bodziec do szybkiego wydawania tych środków, co też może na przykład sprzyjać tym, że te środki nie zostaną zbyt rozsądnie lokowane, ale z drugiej strony właśnie mamy pewną stratę, trzymając te środki na rachunku bankowym.
I dlatego w zasadzie głównie jednym stopą procentowym sprzeciwiają się przede wszystkim banki, ponieważ jest to dla nich ograniczenie zyskowności. Dodatkowo jest to też taka sztywna linia, ponieważ w przypadku przełożenia się tych ujemnych stóp procentowych na ludność, po prostu będą zwiększone wypłaty gotówkowe. W związku z tym klienci niejako odpłyną, ściągną te środki zgromadzone na rachunkach z banku, w związku z czym te ujemne stopy procentowe raczej nie przenikną do rachunków komercyjnych i jest tu właśnie taka sztywna granica w postaci zerowego oprocentowania, ale odbija się to na przykład na koszcie pozostałych usług i zwiększa koszty funkcjonowania też banku. Kolejnym niekonwencjonalnym narzędziem było tak zwane forward guidance. To polegało głównie na informowaniu społeczeństwa o wszystkich krokach i planach podejmowanych przez bank, co miało sprzyjać właśnie temu, żeby polityka była bardziej przejrzysta. I jakie są konsekwencje ekspansywnej polityki monetarnej? Przede wszystkim w badaniach wychodzi na to, że przedsiębiorstwa przy otoczeniu niskich stóp procentowych celują przede wszystkim w uzyskanie określonej stopy zwrotu. Przy obniżonych stopach procentowych uzyskanie takiej samej stopy procentowej jak poprzednio wiąże się z wzięciem na siebie większego ryzyka. W związku z tym zwiększa się nam niestabilność w gospodarce, zwiększa się ryzyko dla poszczególnych przedsiębiorstw, ponieważ po prostu gdyby celował mniejsze ryzyko, zapewniał mniejszą stopę zwrotu, znowu istniałaby groźba wypadnięcia z rynku. W związku z tym te tak niskie stopy procentowe prowadzą do szeregu patologii inwestycyjnych, wiążących się na przykład też z tym słynnym pojęciem austriackim malinvestment, czyli błędnego lokowania inwestycji, które na przykład w dłuższym okresie czy w razie podniesienia stóp procentowych okażą się po prostu nieopłacalne i najprawdopodobniej będzie je trzeba zlikwidować. Mamy do czynienia też poprzez te narzędzia niekonwencjonalnej polityki monetarnej, to jest ekspansywnej polityki monetarnej, mamy do czynienia z inflacją cen aktywów. Między innymi też ze względu na to, że po prostu skoro aż tak wzrasta podaż pieniądza, szuka się też alternatywnych metod oszczędzania. Bardzo często te środki, żeby nie stracić na nich, kupując je jako czysty pieniądz, lądują właśnie na giełdzie, chcąc zapewnić sobie nawet niewielki wzrost. Powstało też słynne w Japonii określenie zombifikacja firm, które polega na tym, że przedsiębiorstwa mogą utrzymać się na rynku jako w oderwaniu od tych realnych fundamentów, głównie dzięki temu, że mogą tanio rolować swój dług. W związku z tym, gdyby nie ta możliwość zaciągnięcia taniego kredytu, te przedsiębiorstwa już przestałyby istnieć. Obecnie, gdy są w stanie tanio zaciągnąć kolejne zobowiązania na spłatę poprzednich zobowiązań, tak naprawdę marnują realne zasoby, nie przyczyniając się w żaden sposób do wzrostu dobrobytu i utrzymują się na rynku tylko dzięki tej skali działań w polityce monetarnej. Dodatkowo widać też zwiększanie inwestycji długoterminowych, ponieważ inwestycje w kapitał obrotowy w zasadzie pozostają na niezmiennym poziomie, jednak widać ze względu na to, że dyskontujemy wszelkie nasze prognozy o niższą stopę procentową, to nawet bardzo oddalone przepływy pieniężne uzyskują relatywnie większą wartość, w związku z czym przy wszelkich obniżkach stopy procentowej czy utrzymywaniu niskich stóp procentowych relatywnie bardziej zyskują projekty długookresowe, co też może tak jakby przesuwać tę gospodarkę w pozycję większej niepewności, bo po prostu zajmujemy te środki pieniężne na dłuższy okres, co wiąże się z większą niepewnością. Dodatkowo chcąc utrzymać właśnie poprzednie stopy zwrotu, to firmy też zwiększają dźwignię finansową, co jest dodatkowym bodźcem do ryzyka, w związku z czym przy tak istotnych bodźcach jest możliwość, że na przykład kolejny kryzys wybuchnie też nie tak długim czasie. I jakie są skutki regulacji pieniądza i bankowości? Przede wszystkim efekty Cantillona, czyli redystrybucja siły nabywczej do pierwszych odbiorców nowego pieniądza, którym najczęściej jest państwo i sektor finansowy. W związku z czym to oni są głównymi beneficjentami tych działań, a jako że w czasach kryzysu mamy jeszcze dodatkowo rozbuchane wydatki
rządu czy sfery fiskalnej. Istnieje dodatkowy bodziec do tego, żeby coraz większe kroki w przypadku kreacji pieniądza przedsięwziąć. Następuje zaburzenie pieniężnej stopy procentowej i struktury produkcji, czyli w zasadzie następuje początek cyklu koniunkturalnego, co było omawiane też na innym wykładzie. Dodatkowo istnieje też ryzyko, że ta polityka monetarna trwale wpłynie na te oczekiwania podmiotów, mianowicie zaburzy też naturalną stopę procentową obowiązującą w gospodarce. Trzecim skutkiem jest pokusa nadużycia i uzależnienie sektora bankowego od państwa, ponieważ obecnie z jednej strony mamy do czynienia z szeregiem właśnie regulacji tego sektora, a z drugiej strony mamy do czynienia z tą stale dostępną kroplówką, dostępną w razie potrzeby od państwa. I czwartą konsekwencją jest kultura powszechnej inflacji. Czyli po prostu ludzie już przyzwyczajają się do funkcjonowania przy powszechnej inflacji, decydują się przez to mniej oszczędzać, bo czemu przeznaczać większą część swojego dochodu na oszczędności, skoro za rok, za dwa, za trzy te oszczędności i tak mogą być niewiele warte, czy istnieje ryzyko na przykład, że ta inflacja też się wymknie spod kontroli. W związku z tym nie oszczędzamy tak dużo, ewentualnie nie oszczędzamy, ale nie w pieniądzu, ale z drugiej strony wtedy oszczędzamy nie w pieniądzu, musimy z reguły wziąć na siebie jakieś ryzyko, ponieważ nawet przy jakichś obligacjach zawsze istnieje to ryzyko niewypłacalności. W związku z tym, oszczędzając w innej formie, też zwiększamy właśnie osobistą skłonność do ryzyka. I jest też istotny bodziec do zadłużania się dalej. Więc wszystkie przedsiębiorstwa w przypadku obniżki stóp procentowych i działania na przykład efektu tarczy podatkowej muszą przekalkulować, czy na przykład bardziej opłaca im się emisja akcji, czy dalsze zadłużanie. Ale dług jest generalnie relatywnie tani. Więc istnieje ryzyko, że w przypadku nadmiernego zadłużania się utracona zostanie stabilność przedsiębiorstw. I to już było podsumowanie wszystkich regulacji pieniądza i bankowości. Dziękuję za uwagę.